Dzień dobry, ja się nazywam Rafał Betlejewski. W zasadzie miałem dzisiaj robić kolejną część omówienia tej książki, fascynującej zresztą, Sodoma, Fryderyka Martella, dotycząca zjawiska homoseksualizmu i homofobii w Kościele katolickim, ale jako że dotarła do mnie niezwykle interesująca i intrygująca informacja o tym, że w Pruchniku, gdzieś na południu Polski, tłum rozochocony kijami pobił kukłę Judasza, pomyślałem sobie, że zrobię krótką dygresję i odniosę się do bardzo prostego pytania. Czy bicie kukły Judasza, publiczne bicie kukły Judasza, jest czynnością chrześcijańską, czy rytuałem chrześcijańskim? Otóż od razu przywodzi mi to na myśl słynnego francuskiego filozofa Rémi Girarda, dzięki któremu mamy pewną wiedzę dotyczącą, antropologiczną wiedzę dotyczącą tego, czym jest tego rodzaju napiętnowanie publiczne, stawianie pod pręgierzem, czy w końcu mordowanie publiczne różnego rodzaju ludzi. Spontaniczne oczywiście, bo nie mówię o takich, które wychodzi z jakiegoś rodzaju orzeczonego przez sąd, na przykład orzeczonej przez sąd kary śmierci, która jest wykonywana publicznie. Nie, chodzi o takie właśnie spontaniczne wybuchy festynowej radości, w której ludzie napiętnują, karzą, czy w końcu biczują i uśmiercają kogoś ze swojej społeczności. Otóż jak patrzymy na to, co się działo w Pruchniku, jedna rzecz jest niezwykle uderzająca i paradoksalna, że kukła Judasza w gruncie rzeczy przypomina nam jako żywo postać Jezusa Chrystusa, a nie Judasza. Judasz skończył gdzieś, powiedzmy, tak mówią przekazy folklorystyczne, skończył gdzieś na drzewie jako samobójca. Natomiast to Jezus został właśnie w ten sposób napiętnowany, wykluczony przez członków swojej społeczności, swojej, czyli żydowskiej społeczności, pędzony ulicami miasta, umęczony i w końcu zabity w publicznym miejscu w formie takiego właśnie festyniarskiego wydarzenia. Czyli ta kukła to nie jest Judasz, ta kukła to jest Jezus Chrystus. Te obrazki są niejako jeden do jeden przeniesione z męki Jezusa Chrystusa. I to jest pierwsza fundamentalna rzecz. I teraz jeżeli odniesiemy się do ustaleń Rémi Girarda, on twierdzi, mimo że jest francuskim laickim filozofem, on twierdzi, że największym wkładem chrześcijaństwa, czy Jezusa Chrystusa do kultury światowej jest wskazanie, że wykluczanie kozła ofiarnego jest zawsze czymś złym. Wykluczanie kozła ofiarnego, Rémi Girard stworzył całą teorię na ten temat. Ja akurat w tej chwili nie mam jego książki, żeby ją pokazać, ale może wyświetlę ją tutaj, pewnie ją wyświetlę, żeby wskazać na to, że warto ten tytuł przeczytać i w ogóle Rémi Girarda czytać. Otóż on powiedział, że, czy ustalił niejako w swoich badaniach, że chrześcijaństwo wniosło do kultury światowej to osiągnięcie rozumu, że wykluczenie kozła ofiarnego jest bardzo pierwotną dynamiką każdej grupy tożsamościującej się w jakiś określony sposób, czyli identyfikującej się jakoś. I Jezus jako pierwszy mówi, to jest złe, złe zawsze, bez wyjątku. Grupie może się wydawać, że ma uzasadnienie do tego rodzaju działania. W tym przypadku w Pruchniku powiedzą nam, że Judasz był zdrajcą, był złodziejem i spotyka go za to kara od tych ludzi. Ale w przypadku Żydów czy Rzymian w tamtych czasach można było usłyszeć, że Jezus był wichrzycielem, rewolucjonistą, chciał obalić władzę i tak dalej. Jednym słowem, tłum wykluczający kozła ofiarnego zawsze będzie miał uzasadnienie do tego, że robi słusznie. Osoba, która jest wykluczana, napiętnowana jako kozioł ofiarny, zazwyczaj jest osobą, obiektywnie rzecz biorąc, czyli gdybyśmy ustalili pewne fakty, niewinną. Ale to nie ma znaczenia, gdyż tłum decyduje, że ta osoba zostanie wykluczona, napiętnowana, zabita lub wyrzucona poza nawias społeczności. Czyli, podsumowując,
ten Judasz, ta kukła Judasza, dla nas chrześcijan, którzy rozumiemy naukę tego wielkiego nauczyciela, jakim był Jezus Chrystus, dla nas chrześcijan, ta kukła to jest kukła Jezusa Chrystusa, czyli kozła ofiarnego, baranka Bożego, oddanego na pastwę tłumu. I to jest pierwsza rzecz. Po drugie, pojawia się pytanie, dlaczego tego rodzaju festyn, tego rodzaju celebra pojawia się dzisiaj w Polsce, w obrębie Kościoła katolickiego, nawet nie w Kościele, ale w obrębie religijności grupowej. Otóż Rémy Girard także daje na to odpowiedź i mówi, że wykluczanie kozła ofiarnego jest być może najbardziej pierwotnym rytuałem religijnym, że w ogóle wykluczanie kozła ofiarnego stanowi oś religijności, jego podstawowe tabu, tajemnice. On opisuje rytuał wykluczania kozła ofiarnego bardzo precyzyjnie. Mówi o tym, że jest to dynamika grupowa dotycząca pewnego rodzaju grupowej niemocy. Grupa, społeczeństwo, jakkolwiek to nazwiemy, spotyka pewnego rodzaju kryzys i postanawia ten kryzys rozwiązać, napiętnując kogoś, czyli uznaje, że kryzys, na przykład związany z uprawami, z plonami, albo z tym, że nie ma zwierząt, na które można polować, czy kończy się woda, jest susza, obojętnie, czy jest jakaś choroba wewnątrz grupy. Grupa postanawia, uznaje, że winowajcą tej sytuacji jest ktoś konkretny. Najczęściej, jak pisze Rémy Girard, jest to jakaś osoba specyficzna, na przykład albinos, lub homoseksualista, lub osoba stara bardzo często, lub tak zwana wiedźma. Ktoś, kogo można dość łatwo wyróżnić. Grupa wskazuje na tego kogoś, mówi, ten ktoś jest winny i wyrzuca go poza nawias, czyli skazuje go na śmierć. Albo ta śmierć zostaje dokonana publicznie i wtedy nie wiadomo, kto jest winowajcą, to jest bardzo ważna część, czyli samo zabicie, czy wina za zabicie rozmywa się na całą społeczność, po czym to poczucie winy powoduje pewnego rodzaju zaspokojenie żądzy śmierci, żądzy wykluczenia i sprowadza na grupę spokój, a także, uwaga, cementuje grupę wokół wspólnej tajemnicy zabicia kozła ofiarnego. Jak pisze Rémy Girard, kozioł ofiarny stał się później tym koźlątkiem składanym w ofierze na ołtarzu, ale to już dużo, dużo wieków później w rozwoju człowieczeństwa czy w rozwoju społeczności ludzkich. I właśnie dochodzimy do kulminacji, znowu pisze to Girard, jaką jest Jezus Chrystus, który po raz pierwszy wskazuje na fakt, że kozioł ofiarny wskazuje na siebie, baranek Boży jest niewinny, niewinnie przelewacie tę krew. I to jest jakby wiedza, lekcja, którą daje nam Chrystus. I mając tę lekcję, rozumiejąc tę lekcję, dziś chrześcijanie nie godzimy się na tego rodzaju celebrę czy tego rodzaju rytuał. Oczywiście można jeszcze mówić o tym, że w Polsce tego rodzaju rytuał związany z wykluczaniem Żydów poza społeczność polską czy katolicką, no, ma jeszcze dodatkowo konteksty związane z pogromami, tradycją pogromową. Można też powiedzieć, że w kraju, w którym odbył się Holokaust, w którym stoją obozy koncentracyjne, w którym pamiątki zagłady, pogromów są na każdym kroku widoczne w zasadzie na wyciągnięcie ręki, dokonywanie tego rodzaju obrzędów no jest co najmniej dwuznaczne z punktu widzenia kontekstu, w którym się znajdujemy. Ale można powiedzieć jeszcze coś ciekawego. Otóż być może w tym rytuale, dlaczego on nagle się pojawia dzisiaj, w tym rytuale widzimy wielką, ukrytą żądzę całego polskiego społeczeństwa. Żądzę przemocy. Jak powiedział ktoś ostatnio, jeden z moich przyjaciół, Zbyszek Wiszniewski, który powiedział, polskie społeczeństwo nie potrzebuje demokracji, polskie społeczeństwo potrzebuje przemocy. Być może to jest niezwykle trafna obserwacja. My dziś z trudnością rozwijamy organizacje pozarządowe, fundacje, które mają działać na rzecz naszego wspólnego dobra. Lepiej nam idzie wykluczanie a to gejów,
a to wykluczanie, nie wiem, transwestytów, a to wykluczanie Żydów, uchodźców, cyganów, jeszcze kogoś. Mówimy o tym, że musimy się rozliczać, karać, komunistów karać, karać zdrajców, zdrajców ojczyzny i tak dalej. Domagamy się ciągle publicznie, domagamy się przemocy. Przemocy rytualnej właśnie. Takiej, którą moglibyśmy przeżywać wspólnie, jako cała grupa. Być może wynika to, jeszcze dalej idąc, z głębokiego kryzysu polskiej tożsamości jako społeczeństwa, które jest jakoś ze sobą związane. My potrzebujemy przemocy po to, żeby zrozumieć, że jesteśmy dzisiaj grupą, integralną grupą. Każdy, kto wierzy w humanizm, w człowieczeństwo, będzie się temu sprzeciwiał. I do tego dzisiaj wzywam. Dziękuję, Rafał Betlejewski, pozdrawiam.